kochani. Witajcie na kanale. O matko i córko, chcieliście, więc się doczekaliście. Doczekaliście się odcinka, w którym to ja kupiłam w zasadzie mojej mamie ubrania, których ona wcześniej nie widziała. Ja te ubrania na odcinku na żywo będę jej pokazywała, a ona stylówki, które jej zrobiłam, będzie oceniała. Czy się jej to będzie podobało, czy nie, przekonajcie się sami. Jestem ciekawa, bo Paulina powiedziała, że zakupy zrobiła w sklepie Sinsay i House. Ja czasami w tych sklepach coś wypatrzę. W Sinsay w ogóle nie kupujesz, ale w House czasem tak. No, więc jestem ciekawa tych ciuchów. No ja zawsze na odcinku, znaczy prawie zawsze, na odcinkach właśnie niespodzianka dla mamy, kupuję ci jednak coś z House'a, no ale na Sinsay'a się pokusiłam chyba pierwszy raz. A jeżeli nie, jeżeli pamiętacie, że był taki odcinek, w którym mama coś dostała z Sinsay'a, tym o tym przypomnijcie w komentarzach. Zaczynamy? Oczywiście, jestem bardzo ciekawa. Dobra, zacznijmy chyba od House'a, nie od Sinsay'a. Pierwsza Podoba rzecz. Mi się kolor. To... Ojejku, jakie to jest krótkie. O makabro. To jest za krótkie dla mnie. Czemu? Jest do połowy? Szczególnie, że teraz będę musiała pokazać moje spuchnięte kolano. Dobra, mierzę. Mamy tutaj sukienkę, która była przeceniona. Kiedyś kosztowała 89, teraz kosztowała 69. Ale XS? No. Na pewno XS? No bo teraz ona jest tutaj szeroka. Ojejku, jestem ciekawa. I jak? No kolor i... piękny. Kolor piękny. Ja uwielbiam latem chodzić w różnego rodzaju brązach. Kolor piękny, chociaż wydaje mi się, że ta sukieneczka jest jednak trochę dla mnie za krótka. Przestań. Ja się tak krótko nie noszę. Ale to nie jest aż takie krótkie. Przestań. To nawet jest nie połowa uda. Jakoś wydaje mi się, że wyglądam jak dzidzia piernik. Bierzesz trampeczki białe. Jakby to było taka długość. O, taka, taka. To w ogóle dzidzia piernik. Taka dzidzia piernik, taka. Stara kobieta, która udaje, że jest młoda i ubiera się właśnie tak, wiesz. Okej, czyli piernik jak dziecko, jak bardzo mała dziewczynka, jak młoda dziewczynka. Okay. Po prostu jeżeli jej ubiór nie jest dostosowany do wieku. Ja nie mówię, że osoby w moim wieku, czyli 40+, mają się ubierać już tak elegancko, jak matrony i w ogóle. Możemy wyglądać ładnie, nowocześnie, modnie, ale to wszystko ma jakieś granice. Co, przekroczyłam twoją granicę? To znaczy, ona jest bardzo ładna, bardzo podoba mi się ten krój, że ten karczek bardzo przylega tutaj do biustu. Mimo tego, że jest taki głęboki dekolt, ten biust nie jest aż taki uwidoczniony. Mam biustonosz i jeszcze jest naprawdę miejsce. Nie wydaje mi się, żeby to było nawet za ciasne. Bałam się, że tutaj jednak będzie ciasno, ale nie jest. Fajnie tuszuje mój brzuszek, moje bioderka. Fajne są te lekko marszczone, takie szersze rękawki. Fajnie, że można dźwignąć i tutaj jest taki mankiecik, taki ciasny, na gumce chyba nawet. I po prostu, gdy się dźwignie ten rękawek, to on siedzi, nie opada. Uwielbiam to. Ale musiałabym się tak źle. Ale musiałabym się zastanowić nad tą długością. Czy byłabym w stanie chodzić w takiej długości? Nie wiem. Muszę się nad tym zastanowić. Fajna cena, 69 złotych to nie jest dużo. To jest taki chyba przyjemny materiał. Fajny materiał. Z tym materiałem nie powinno się nic dziać, chociaż nie wiem, jak to będzie z zaciąganiem. No, też tak o tym pomyślałam. On może być właśnie taki lekko zaciągający się. Ale jest z drugiej strony taki dość jednolity, nie? Znaczy, piękny jest kolor. Kolor jest po prostu obłędny. Bardzo ładnie mi wygląda. Uwielbiam. Ja już jestem lekko opalona i po prostu uwielbiam ten efekt. Uwielbiam. Także tutaj trafiłaś, ale muszę się jeszcze troszeczkę zastanowić. Fajnie, że będziesz miała do Adidasków, teraz biegasz, chudniesz, smuklejesz, to wiesz. Idealnie. A co powiesz na taki kolor? Taki też jest bardzo, bardzo fajny. W ogóle bardzo w moim stylu. Tutaj nie ma żadnych eksperymentów. Eksperyment będzie z Sinsay. Nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. To jest coś, co kupiłabym ja.
No widzisz, to chyba wpasowałam, to nie? To jest niespodzianka. Robię ci przyjemność tymi zamówieniami. Ale jednak nagrywając te odcinki, liczę na coś takiego, wiesz, takiego zaskakującego. No to masz krótką sukieneczkę. Chciałabym przymierzyć coś, czego sama bym w sklepie nie zauważyła. Tak jak ja to robię dla ciebie, wiesz. Ale dobra, mierzę, kochani, mierzę, bo sukienka wygląda bardzo fajnie. Aha, to może powiem. Tutaj jest cena jedna. Sukienka jest w rozmiarze XS, 119 zł kosztowała. I wydaje mi się, że to jest dobry materiał. Ja jeszcze tutaj zajrzę na skład. Wiskoza i len, kochani. Bardzo dobry skład. No i to jest coś, kochani, co bardzo lubię i co jest całkowicie w moim stylu. Nawet ta sukienka ma kieszenie, więc to już jest całkiem idealne. Nie wiem dlaczego, ale zwracam na to uwagę. Sukienka, która ma kieszenie, jest dla mnie plus jeden. O Jezus, przy wyborze, naprawdę. Ja tą sukienkę zostawiam, bo nie dość, że jest dobry skład. Fajnie w niej wyglądam, fajnie się w niej czuję. Fajnie będzie wyglądała do sandałek, fajnie będzie wyglądała do jakichś trampek, sneakersów. To jest naprawdę bardzo fajna sukienka. Można sobie troszeczkę te rozcięcie powiększyć, aby było bardziej filuternie. Prawda? Jezus, jakie słownictwo, jakimi ty słowami dzisiaj operujesz, to po prostu ja nie poznaję. O, jest trochę bardziej... O nie, może to jest trochę za dużo? Może jeden guziczek mniej? Kochani, sukienka nie prześwituje, mamy cielistą bieliznę. Przyszykowałam się, kochani, żeby nie było żadnych zaskoczeń, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było widać, nie. Prawda? Ten materiał jest taki mięsisty, ciężki, czuję, że mam coś na sobie. A jest wygodna ogólnie? Bardzo wygodna, bardzo wygodna. Mogę nawet iść na fitness. Jezu! Nie, jest naprawdę super. Bardzo fajna jest. Bogactwo. Bardzo ile fajna na fitness sukienkę z wiskozy i lenu. Nie, jest naprawdę bardzo fajna. To był chaos. Tak. Kochani, jeżeli chcecie fajną sukienkę dla siebie, to jest taka sukienka. To jest taka sukienka w takim sklepie chaos, nie wiem czy znacie. 119. S. Nie XS. S. 90, 70, 100. Takie są moje wymiary. Przy rozmiarze S tak to wygląda. No dobrze, jak już się tak rwiesz... Jezu, te same brązy, Miku! Ale co? No i co do tego? To jest spódniczka. I co do tego? Masz coś do tego? No tak. Mamy spódniczkę z Hausa. 80 zł. Też w rozmiarze S. I to jest taki materiał, który się bardzo gniecie. I mamy tutaj halkę. Nie, to jest jedna warstwa. Czy dwie warstwy? Jedna warstwa, więc tutaj może być lekki prześwit. Zobacz. No, widzę. Dlatego mam białą gruzeczkę Sinseya. I to jest ta rzecz taka... Nie. Chciałam ci jest bardzo basicowa. Bardzo basicowa, bardzo normalna, w fajnej cenie. Tak, zaryzykowałam. 30 zł, rozmiar S. I tutaj też będzie prześwit. Tutaj się troszeczkę musimy namęczyć, aby pokazać Wam, jak to powinno wyglądać, bo tutaj jest gumka, w pasie w talii jest gumka, jest też sznurek, gumka jest ciasna, więc właściwie ten sznurek jest tylko chyba dla ozdoby, no ale dobra. Ta bluzeczka ładnie wygląda. I tutaj, kochani, jest jeszcze taki materiał, który jest nad tą gumką i to sprawia, że ta spódnica nabiera takiej naturalności, że tak powiem, bo to jest nieobszyte, czyli to się tutaj, tak jak obcięli w fabryce szwalni, tak to zostało. A jak na dole jest? Na dole jest ładnie. Na dole jest obszyta, no normalnie jest obszyta. A jak z przeźroczystością, powiedz mi? No... Ja mam bieliznę cielistą. Ale wiesz co, tutaj są te marszczenia i no nikt nie, idąc po ulicy nie robi tak, no nie? Nikt nie robi no, tak, więc tak ale... przestań robić. Znaczy, jest to fajna taka letnia spódniczka, ale bez takiego żadnego efektu wow. Mhm.
Jest to taka basicowa, taka naturalna. Tutaj jakby zaryzykowała z jakimś kolorem na górze, może by to jakoś tam inaczej wyglądało. Ale dobra, dobra, poczekaj. Ta bluzka się tak mieni. To jest tak jak złoto, srebrno-brązowo. No, nie, bardziej złoto, takie stonowane ale z złoto. Z tej strony mam srebro, ewidentnie. Jak nie, jak właśnie pod światło, jak się to tak układa, to srebro. No tutaj dużo robi sam materiał, taki właśnie mieniący się, jak tafla rozświetlacza, tak, na twarzy. Ale jest na trochę ciemniejszej skórze niż moja. Jestem ciekawa. Bo mój rozświetlacz jest srebrno-złoty, ale zimny. Jestem ciekawa tej bluzeczki. Kochani, kosztowała 40 zł. Ja mam w rozmiarze L. Co, nie podoba mi się tutaj. Była w rozmiarze M? Czy po prostu nie było innego rozmiaru? Chyba. Nie pamiętam, ale wiesz co, ty masz tak duży biust, że po prostu ci się to tutaj tak układa przez wielkość biustu. Bo on ci się tak rozkłada. I zobacz, i wydaje mi się, tak jakby była krzywa, widzisz? Tak jakby była krzywo odszyta. Wystarczy, że. No wiesz co, ona ci się tak układa na biuście, że. No... Może inny, biustonosz jakby był taki bardziej zbierający. Bardziej zbierający do środka. Jakaś bardotka. Bardotka może nie, ale właśnie coś takiego, co bardziej zbiera te boki. No mamy w szafach różnego rodzaju biustonosze, więc każdy jest do czegoś. No bardzo ładny jest ten materiał. Właśnie to jest ten efekt, który ja lubię, czyli niby masz coś, co ładnie komponuje się z opaloną skórą, ale tutaj się tak ładnie błyszczy i nadaje takiej elegancji trochę, tak, ekskluzywności, wyrafinowania? Wyrafinowania nie. Chociaż troszeczkę. No, nie wiem, co ci chodzi. Słowa. Takie niby nic, a jednak coś. Jeszcze jak się ubierze jakiś wisior fajny. No, ale nie do tej spódnicy. Nie wiem, czy ci to będzie pasowało, czy... Bo ja ogólnie to, co kupiłam w Sensei, to właśnie z zamysłem białej, basicowej. O Boże, drogi! Chciałaś eksperymentować, Tomasz? O Boże, drogi! Ona mi każe założyć krótkie spodenki. Nawet z tą bluzką, ale chyba z białą byłoby lepiej. Ale... Z białą, na pewno z białą. To nie ta gama kolorystyczna. No i fajnie. Tylko dlaczego ty dajesz na wszystko tą bluzkę tak? A gdzie mam ją dać? No do środka! Tylko to też chyba takie średnio prześwitujące, znaczy trochę prześwitujące, średnio kryjące. Boże, ona mi każe w krótkich spodenkach chodzić, masakra. Dobra. No i co, źle wyglądasz? W krótkich spodenkach prezentuję się tak, kochani. Ale coś tutaj mi nie pasi, o co chodzi? Że co, że musiałabyś być taka szeroka? A jaki to jest rozmiar w ogóle? M. No, faktycznie. To... Może masz tutaj miejsce na wodę, jakbyś tak biegała po plaży? Na butelkę z wodą? Albo tak może trzeba tak, o, tak pozować o, może. Może? O. Bo szelki też za... Bo szelki też za... Ej, w sumie może oni to chcieli takie, wiesz... Takie. Dobra, a marynarka? Z marynarką jak to będzie wyglądało? Dobra, marynarka, wam już powiem, ile kosztowała, 80 zł. Ja ale nie ma potrzebki. Nie ma potrzebki. Nie ma potrzebki, bo to jest taka letnia marynareczka. Pamiętasz, w zeszłym roku też mi kupiłaś w Stradivariusie tak. Taką białą i ona chyba też nie ma potrzebki. Ja tu sprawdzę skład tego kompletu, bo ja zawsze sprawdzam skład. Nie ziewaj. 80 wiskozy, 20 len, czyli też bardzo dobry skład na lato. A. Trochę taka piżamowa, co? No, kurde. Co kurczę? No właśnie tak, kombinuję właśnie. Co w ogóle o tym myślę? Co w ogóle myślę o sobie w takim komplecie? Nie wyglądasz, mi się podoba. Znaczy, wydaje mi się, że całość bardzo ładnie wygląda całość, prawda? Czyli bardzo mnie rozjaśnia, odmładza. Bardzo super. Wiecie co? Ja założę buty. No super wyglądasz. Dobra.
ci powiem... Dopasowałam buty do całości. Ale kurczę, nie wiem, czy bym się odważyła chodzić w krótkich spodenkach. Ja zazwyczaj w krótkich spodenkach nie chodzę. Chociaż, no właśnie nie wiem, no czy ten komplet jest taki piżamowy? Nie. Na początku tak pomyślałam, ale zupełnie inaczej to wygląda z butami i wiesz, z makijażem. Nie wydaje mi się piżamowy. Przez podwiniętymi rękawami to wygląda. To znaczy tak właśnie, na pewno nie podoba mi się to, że te rękawki tutaj są takie proste. No. Ten krój sugeruje właśnie piżamę, ale tutaj trzeba po prostu coś porobić, podwinąć ten rękawek, nadać trochę luzu całości. O, i myślę, że już teraz zdecydowanie to lepiej wygląda, nie wiem. Super. Muszę zapytać się swojego. Te buty są w ogóle takie boskie. To są buty, które zobaczycie w innym odcinku, ale na potrzeby tego kompletu je już przymierzyłam. Także czekajcie na kolejny odcinek. No nie wiem, zapytam mojego męża, czy wyszedłby ze mną, jakbym tak wyglądała, chociaż... Tato! On pewnie powie, że tak. No bo ładnie wyglądasz. Co myślisz o mojej stylówie? Ci powiem, normalnie rozwalasz. Co, i mogę chodzić w krótkich spodenkach, no, bo my tutaj właśnie zastanawiamy się, ty się zastanawiasz. Czy ja mogę chodzić w krótkich spodenkach. Tak, tak, ja ci powiem, że córka kupiła mi naprawdę tym razem fajne rzeczy. No, fajnie wyglądasz. Czyli co, ile z tych rzeczy zwracasz? Na pewno zostawiam drugą sukienkę. No. Co tam jeszcze miałam? Muszę się zastanowić nad tą pierwszą krótką i muszę się zastanowić nad tym kompletem. To znaczy, a spódniczkę zwracasz? Spódniczkę zwracam. Takich basicowych, białych w mojej szafie jest kilka. Ona tak nie do końca dobrze leżała. Czyli też do zwrotu. Też do zwrotu. To kochani, zapraszam Was do komentowania. Pomóżcie mojej mamie zdecydować się, które rzeczy u niej w szafie zostaną, a które też pójdą do zwrotu. No i dziękuję za to, że byliście z nami w tym odcinku. Jak zawsze subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bye.